rzućmy wszystkie pieniądze na obronę granic, budujmy twierdzę europejską, tak? To rozwiązanie nie jest do zaakceptowania z punktu widzenia europejskiego mainstreamu. Możemy się z tym pogodzić, możemy próbować forsować swoje tutaj rozwiązania. Nie będzie to miało żadnego znaczenia tak naprawdę. A drugi problem, z którym zmaga się strefa euro, to jest kwestia gospodarczego niedopasowania struktury, tak, poszczególnych krajów i konkurencyjności do tego, jak ta strefa euro jest zbudowana. I jeżeli chodzi o samą diagnozę, to myślę, że fantastyczna książka Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka, jeżeli chodzi o diagnozę i pierwsza część, druga część propozycje już dla mnie zdecydowanie gorsze, ale ta diagnoza jest dość jasna, tak. Mamy problem konkurencyjności, który Unia Europejska musi za wszelką cenę przezwyciężyć. Konkurencyjność tych krajów południa, które będą, jeżeli utrzymany by został obecny kurs i nic by się nie zmieniło, będą trwale niekonkurencyjne. No właśnie, ale ja mówiłem o konkurencyjności i o usługach. Jeżeli mamy taką możliwość, że Polacy mogą oferować pewne usługi taniej i zostaną zmuszeni do tego, żeby pracownicy dostawali więcej pieniędzy za pracę, którą wykonują, to przestaniemy być konkurencyjni na rynku francuskim czy na rynku niemieckim. Czy to jest... Prawda? To jest pytanie, czy nasza konkurencyjność ma się opierać tylko i wyłącznie na tym, że naszemu pracownikowi możemy zapłacić mniej. Tak? Jeżeli tylko na tym ona by się miała opierać, to raczej nie ten kurs, tak, który powinniśmy obrać. I też pamiętajmy o tym, że kraje tej zachodniej Europy oczywiście dostrzegają korzyści z integracji europejskiej, ale dostrzegają też i minusy. I z perspektywy na przykład włoskiej, jeżeli policzy się saldo integracji, to ono wcale musi nie być korzystne, tak? Z perspektywy niemieckiej, z perspektywy austriackiej, ono na pewno takie było. Że pan mówi o euro, bo że Włosi powinni być w Unii Europejskiej, ale nie w strefie euro. Czy ze strefą euro to jest zupełnie inna sprawa, to znaczy jak ona zostanie zrekonstruowana. I tutaj możemy pójść w dwie strony tak naprawdę. Albo pójść w stronę dalszej integracji fiskalnej, czyli w stronę Stanów Zjednoczonych, Europy. I to się wydaje ta ścieżka, na której jesteśmy, zdecydowanie bardziej prawdopodobna. Albo możemy pójść w stronę dekompozycji strefy euro. Tylko dekompozycja strefy euro musiałaby zacząć się od tego, że wyjdą z niej najsilniejsze kraje. Najsłabsze kraje ze strefy euro nie mogą wejść, bo koszty takiego procesu byłyby abstrakcyjne, tak? Mielibyśmy od razu całkowitą dewastację sektora bankowego, który już i tak jest w bardzo złej sytuacji, chociażby we Włoszech, tak więc dobić go nie byłoby łatwo i podniesienie się po wyjściu z strefy euro tych krajów najsłabszych trwałoby bardzo długo, byłoby kupione ogromnym tąpnięciem gospodarczym i ta recesja oczywiście nie musiała być bardzo długo trwała, ale byłaby niezwykle głęboka, więc ta ścieżka nie będzie do zaakceptowania również dlatego, że ona byłaby niekorzystna dla najsilniejszego kraju w strefie euro, czyli Niemiec po prostu, tak? No tak, tylko że my w tej rzeczywistości musimy się odnaleźć, bo co innego jest analizować, dyskutować w studio przed kamerami, a co innego żyć, bo Unia, każdy kraj w Unii Europejskiej ma swoje interesy i te interesy realizuje i my też musimy się tego nauczyć i zaczęliśmy się tego uczyć. Sztuka dyplomacji też jest ważną sztuką, więc tego nam chyba jeszcze trochę brakuje i tutaj oczekiwałbym większych postępów. Natomiast jeśli chodzi o te koszty pracy na przykład, no to jest rzeczywistość. My nie jesteśmy w stanie teraz w kraju podnieść wszystkich wynagrodzeń i powiedzieć, no to niech kierowcy będą otrzymywać dużo wyższe wynagrodzenie, bo nie chcemy konkurować. No może i nie chcemy konkurować, ale rzeczywistość jest taka, że na razie tylko to mamy, tak? Więc skoro tylko na razie to mamy i mamy pewną wizję, że nie chcemy, to rzeczywistość jest taka, to mamy. Mamy to niższe koszty pracy, więc to jest nasz zasób. I w oparciu o ten zasób musimy jakoś odnaleźć się na tej arenie międzynarodowej i pilnować tych naszych interesów. Bo kraje bogate, one chcą być jeszcze bogatsze. To nie jest tak, że należy oczekiwać, że Niemcy, którzy mają bardzo, bardzo silną gospodarkę, oddadzą coś tej gospodarki nam. Nie, oni będą chcieli być jeszcze bogatsi, tak? I zyskiwać je jeszcze bardziej. Dlaczego? Bo tak naprawdę wyborcami w Niemczech są obywatele niemieccy, a nie europejscy jacyś. A zdaje się, że Niemcy akurat korzystają
zależają na współpracy z Polską i to jest jakaś korzystna synergia dla obu stron. One myślą, że się dostawcą tutaj, tak? Natomiast też zgadzam się, że na dłuższą metę utrzymanie strefy euro w takim kształcie, jakim ona jest dzisiaj, jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, no bo to tak jak przy różnych okazjach było powiedziane, no nie spełnia ona wymogów optymalnego obszaru walutowego. I tutaj też dobrym przykładem, który przy różnych okazjach podnosił dr Cezary Mech, było nasze doświadczenie z okresu rozbiorów, kiedy Galicja była częścią Austro-Węgier. Tam właśnie też mieliśmy do czynienia z klasycznym, nieoptymalnym obszarem walutowym i to, że Galicja była tak biedna i tak zacofana i takie miała olbrzymie problemy chociażby związane z emigracją z wymuszoną emigracją do Stanów Zjednoczonych, było właśnie związane z niedostosowaniem do innych części imperium, czyli właśnie z tym, że był to nieoptymalny obszar. Więc dla tych krajów, które biedniejsze, które są niedostosowane na dłuższą metę, no jest to problem, który będzie musiał być rozwiązany być może też przez wyjście, bo może się okazać, że nawet te krótkotrwałe negatywne skutki, które muszą wystąpić, w dłuższym okresie być może jednak będą mniej bolesne niż ciągłe gnicie i trwanie, prawda? Bo ten tani kredyt już zaczyna się pomału wyczerpywać. Co będzie na tym szczycie w Wrocławiu? Zobaczymy w ciągu dnia. Przejdźmy do kolejnego tematu. Będziemy mówili o budżecie na rok przyszły. Wczoraj na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego dyskutowano o budżecie państwa na rok 2017. I tutaj Jacek Adamski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, stwierdził, że jest to budżet ryzykowny. Ryzykowne jest chociażby to, że część dochodów ma być uzależniona od efektywności podejmowanych przez rząd działań dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego. Ryzykiem też jest uzależnienie tego, co się stanie w przyszłym roku, od opinii zewnętrznych, czyli konkretnie od agencji ratingowych. Wystarczy, że jedna bądź dwie z nich obniżą rating Polski, a niektóre grupy inwestorów będą się wyzbywać polskich obligacji. To spowoduje spadek cen obligacji, żeby rząd zaciągnął nowy dług, będzie musiał te swoje obligacje sprzedawać taniej, w związku z tym koszt uzyskania pieniędzy będzie wyższy, stopy procentowe pójdą w górę, złoty może pójść w dół i okaże się, że 30 miliardów zaplanowanych na rok 2017 na obsługę długu zagranicznego po prostu nie wystarczy. Pan Kamil Malszewski, który pan uczestniczył w obradach Rady Dialogu Społecznego, to co by pan powiedział w sprawie budżetu? Znaczy on na pewno jest budżetem bardzo optymistycznym i nie jest to budżet, którego realizacja jest niemożliwa. Tak? Jeżeli wszystko się uda, to ona jest możliwa. Tylko pytanie, czy wszystko się uda i czy warto zakładać i czy my zakładamy w swoim życiu prywatnym, że zawsze wszystko pójdzie najlepiej, jak tylko może. Jeżeli tak pójdzie, to wtedy ten budżet uda się zrealizować. Ale jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy, te wspomniane w materiale, którego przed chwilą słuchaliśmy, czy też nastąpi dalsze spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, tutaj mamy bardzo optymistyczne prognozy założone. Inflacja nie będzie rosła tak szybko, jak obecnie się prognozuje. Tutaj też mamy bardzo optymistyczne prognozy założone, jeżeli chodzi o tempo wzrostu inflacji. Pytanie, co się stanie, jeżeli w Stanach Zjednoczonych będą podwyższane stopy procentowe i koszt kredytu generalnie w globalnej gospodarce się podniesie, czy oczekiwanie, że nasz koszt kredytu się nie podniesie, wtedy jest realistyczne. Jest tak wiele znaków zapytania, i tak wiele rzeczy może się po drodze nie udać. I nie mówię o jakimś drastycznym tąpnięciu w globalnej gospodarce, które spowodowałoby, że w momencie ten budżet byłby całkowicie nierealistyczny i po prostu musiałby być nowelizowany. Tylko takie drobne rzeczy, tak, składają się na to, że trudno być optymistą po prostu. W tym budżecie nie ma wydatków nieprawdopodobnych. One są prawie wszystkie pewne. Po stronie wpływów do budżetu jest bardzo dużo właśnie, duże są bardzo kwoty niepewne. To jest jakby największy minus. Nie mamy z czego zejść w razie, nie mamy planu B tak naprawdę. Plan B to oznacza zaciągnięcie większego długu.
Taki jest moim zdaniem plan B, bo politycznie nie sądzę, żeby się rząd był w stanie wycofać ze swoich obietnic, a te obietnice są bardzo, bardzo kosztowne. I ten budżet jest teoretycznie możliwy do wykonania, ale faktem jest, że jest oparty o bardzo, bardzo optymistyczne założenia, to znaczy wpływy. Na przykład to, że będzie ściągalność podatków większa, ten VAT, magiczny VAT, o którym się mówi od wielu lat. Tutaj pan minister Szałamacha postawił wiele na te wpływy. Nie tylko o tym mówił, ale już wydał niejako te pieniądze i to jest bardzo ryzykowne. Zakładane również wpływy z tytułu, nie wiem, podatków bankowych, ten od handlu i tak dalej, też mogą się okazać mniejsze niż wcześniej sądzono. Dużo niepewności jest moim zdaniem. Teoretycznie jak wszystko się uda, to jest do dopięcia. Jak się nie uda, no to przekroczymy pewnie te na magiczne 3% PKB i ktoś będzie miał pretensje, ale powiemy, że będzie krótkoterminowo, albo zwiększymy podatki jakoś pośrednio, a poza tym są jeszcze do dyspozycji teoretycznie gdzieś tam środki z OFE, którymi można się wspomóc. Ta reforma może się znowu zmienić, jakby kształt, filozofia tej reformy. Wiele przed nami, natomiast podkreślam, największy mankament tego budżetu jest taki, że znacznie podwyższyliśmy sobie poprzeczkę poprzez wydatki i założyliśmy, że uda się pozyskać pod to środki, które są bardzo wysokie. Pan Paweł Belc, czy nasz budżet powinien być bardziej konserwatywny w takim razie? To znaczy generalnie budżety powinny być konserwatywne, natomiast tak jak patrzymy na dotychczasowe doświadczenie, to planiści zazwyczaj są optymistyczni. Jak się przygląda na założenia do budżetów, to zazwyczaj rzeczywiście te scenariusze optymistyczne są brane pod uwagę. Tutaj też musimy pamiętać, że rząd ma właśnie ograniczoną możliwość manewru, chociażby w związku z tym, co jego poprzednicy zrobili ze wspomnianymi tutaj OFE, czyli to, że nie ma poduszki powierzchni w postaci potencjalnego nabywcy obligacji, jakim były otwarte fundusze emerytalne, w których portfelach jednak obligacje stanowiły istotną część. Także to powoduje, że rzeczywiście jest dużo większa ekspozycja na kapitał zagraniczny, zwłaszcza też, że ten pomysł wykreowania dodatkowego krajowego popytu na obligacje w postaci planów kapitałowych jeszcze w przyszłym roku ma nie być realizowane, to jest w dalszej perspektywie i to też nie jest takie oczywiste, bo to jednak zwiększy koszty pracy, a do tego ma być możliwość wyjścia z tego, czyli te środki wcale nie muszą wpłynąć, więc że rzeczywiście tutaj pytań jest bardzo dużo, natomiast wydaje się, że też to nie jest tak, że absolutnie nie ma żadnej możliwości osiągnięcia tych założeń, bo jeśli chodzi o VAT, to rzeczywiście wydaje się, że poprzednicy niespecjalnie byli zainteresowani tym, by walczyć z wyłudzeniami akurat w tej sferze, że był to olbrzymi przemysł wyłudzeniowy, na którym znaczna część chociażby działalności supermarketów była oparta, czyli dlatego te towary były tak tanio dostarczane do sklepów, że w całą logikę biznesu włożone było właśnie wyłudzenie VAT-u z wykorzystaniem łańcucha firm słupów. Także jeżeli tutaj rzeczywiście będą konsekwentnie prowadzone działania, to powinno przynieść efekt. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Moimi gośćmi byli pan Adam Ruciński, prezes firmy audytorskiej BTRG. Dziękuję. Pan Paweł Belc, radca prawny. Dziękuję bardzo. I pan Kamil Maliszewski, analityk domu maklerskiego mBanku. Dziękuję bardzo. Rozmowę prowadził Robert Lidka. Dziękuję. Reklama. Zatruj traci, myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki. Tylko dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Jeśli wchodzicie do mieszkania, to
to pamiętajcie, żeby się uważnie rozglądać. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton... Proszę, proszę Państwa, nieprawda, bo to jest takie jakieś żydostwo, że nie dajmy się okraść za wszelką cenę. Na chama, na siłę, po łebka. No to nawet wiecie Państwo, jak Hitler mordował ludzi, to też uważał, że to jest dla dobra sprawy. A więc na chama, na siłę, za wszelką cenę, że biała rasa jakaś. To wiecie Państwo, to tak to można myśleć. Nie dajcie się okraść. Jezus powiedział nie. Stosowałam różne leki, ale problem się robak wam zje, złodziej ukradnie i rdza wam też pożre to wszystko. Także nie korzystajcie, apostoł Paweł powiedział, ze świata w pełni, czyli za wszelką cenę, czyli na chama nie korzystajcie, bo to jest niechrześcijańskie. Dlaczego to jest nie może pojąć tego ani Lidia Lipska, ani kto, bo to jest szatana. Biblia mówi o diable, że jest Bogiem tego świata. Biblia mówi, że szatan jest Bogiem tego złego systemu. Zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czwórka zdrowa, piątka okej. Czyli tak, proszę Państwa, na Teres Polską dzisiaj, Teres Polska 15a, sąd rejonowy dla Warszawy, Pragi Południe, bo to, czy to Saszka, to jeszcze jest jakby też Praga Południe w Warszawie, drugi wydział cywilny, ulica Teres Polska, 15a. Czyli tak, już szybciutko odwołuję się w ciągu 7 dni do sądu rejonowego na Teres Polskiej 15a. Nauczona ogromną częstotliwością i ogromną ilością kartek, które jak widać zwykle są formalnością bezduszną i składam zażalenie na odrzucenie mojego zażalenia na postanowienie z dnia 6 czerwca 2016 roku. Co jak widać, sąd bardzo lubi. Nawet ta pani Lidia Lipska, były biegły sądowy, nie miała zielonego pojęcia, co to jest ta kopia. I po co jest ta kopia? Poproszę bilet do Warszawy. Pani Małgorzata Pieńkowska. Ale miło zapowiada mi się dzień. A ostatnio ciężko z tym u mnie. Dlaczego? Dużo się denerwuję. Co to jest ta kopia? I nie mogę sobie. I po co jest ta kopia? Na postanowienie dnia 6 czerwca 2016, co jak widać, sąd bardzo lubi. O co chodzi? A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Magnetyczne spojrzenie, podkreślone długimi i gęstymi rzęsami. Tylko jak to osiągnąć? Próbowałam już chyba wszystkiego. Odkryj Regenerum, regeneracyjne serum do rzęs. Nawet ta pani Lidia Lipska, były biegły sądowy, nie miała zielonego pojęcia, co to jest ta kopia, duplika. Jeden produkt, podwójne działanie. Super! Dzięki Regenerum moje rzęsy stały się naturalnie dłuższe, grubsze, gęstsze. Już po 2 tygodniach. Regenerum. Pełna regeneracja. To była reklama. Autopromocja. Dup. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze. Kopia i pytam duplikat. O nie najważniejsze. Co to jest 24 i po pytania co w Polskim Radio 24. Od poniedziałku zażalenia. Do piątku. Skoro zażalenie już było i wykazało, że są dzieląc głos na tworo, chytrze przeskoczył z tematu czasu na sam fakt. Autopromocja. Nie uiszczenia opłaty 50 zł, co już dawno jest za nami. Minęła 11. Ze względu na celową zmianę adresu. Informacje dnia. Obraz Unii Europejskiej po Brexicie. W Bratysławie na szczycie Rady Europejskiej będą rozmawiać przywódcy 27 państw Unii. Producenci mleka mogą od dziś ubiegać się o wsparcie z Agencji Rynku Rolnego. Wsparcie przysługuje każdemu producentowi mleka, który produkował mleko od października do grudnia 2015. Mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim nie zagraża bezpieczeństwu Polski, zapewniają władze Kaliningradu. I tak dalej. Co myślę, że nie jest aż tak wielkim Aleksandra problemem, Kozera, bo przecież w końcu można dostarczyć zaświadczenie o zarobkach do skutku i niepełnosprawności. Nawet do tej kwoty. Wspólnoty zastanowią się między innymi nad sytuacją Unii po Brexicie. W rozmowach w związku z wynikiem czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii nie wezmą udziału przedstawiciele rządu w Londynie. Szczyt jest nieformalny, wiążących decyzji nikt się nie spodziewa.
spodziewa, ale oczekiwań co do zarysowania jasnej wizji współpracy w Unii nie brakuje. Sejmowe komentarze w tej sprawie wsłuchała się nasza reporterka Ewa Wasążnik. Ten nasz backstyl, polscy politycy przewidują, że szczyt w Bratysławie nie będzie jeszcze tym przełomowym dla losów Unii po Brexicie. Może być za to szczytem prawdy albo szczytem nowych rozwiązań, na co ma nadzieję poseł PO Marcin Kierwiński. Bardzo bym chciał, żeby ten szczyt był może nie tyle przełomowy, a konstruktywny. Bardzo chciałbym, aby Unia Europejska po tej decyzji Brytyjczyków jednak wzmacniała się. Ten szczyt jest dobrą okazją. Jak to można powiedzieć z łaski, ale i zbytnościowo u mnie tutaj na Saskiej mam takie wrażenie, mieszka, że nie ma całościowej refleksji, jak wzmacniać Unię Europejską. Jest tylko refleksja, jak pokazywać na użytek wewnętrzny, jacy to jesteśmy silni, że ja nie muszę pomysły, a tak naprawdę żadne pomysły przecież nie zostały za nic płacić. I że nie mam Łukasz prawa nawet płacić. Odpowiada politykowi Platformy, że stanowisko Polski i całej Grupy Wyszehradzkiej jest jasno określone. Pani premier Beata Szydło zaprezentuje stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie. No, potrzebne są reformy, potrzebne są działania. Widzimy dziś wyraźnie, że mamy pani kryzys na przywództwa w Unii Europejskiej. Jest kryzys związany z Brexitem. Jest kryzys w strefie euro, zwłaszcza na południu Europy, w tych krajach. Mamy napiętą sytuację na granicy na rosyjsko-ukraińskiej. Mamy problem, znaczy tą sytuację w Ankarze. Mamy największą problem dla Unii Europejskiej, czyli kwestie islamskich imigrantów. Żeby rozwiązać te problemy, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry przyjechały do słowackiej stolicy ze wspólnym stanowiskiem, w którym wskazują na konieczność poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej, relacji pomiędzy instytucjami europejskimi, instytucjami a państwami członkowskimi oraz wzmocnienia parlamentów narodowych. W ocenie Grupy Wyszehradzkiej taka poprawa jest konieczna, by przywrócić zaufanie do europejskiego projektu i jego instytucji oraz wzmocnić głos państw członkowskich. Oczekiwania względem nieformalnego szczytu w Bratysławie ściemniania, odrzucania i odwlekania spraw prezes zwykle Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana Marcin Zaborowski jest zdania, że Unia Europejska nie zmieni się po szczycie w Bratysławie. Unia Europejska moim zdaniem się nie zmieni. Po tym szczycie on nie będzie miał takiego decydującego znaczenia. Jest to po prostu rozpoczęcie pewnego rodzaju dyskusji co do tego, urzędnicy sądu długo mieli co robić, mając pracę. Teraz przyjeżdża z Wielkopolski z trudem. Zdaniem Marcina Zaborowskiego podczas szczytu w Bratysławie państwa Grupy Wyszehradzkiej będą mówiły o potrzebie zmian traktatowych. Nie znajdzie to wsparcia po stronie Niemiec i innych państw członkowskich, zwykła odbitka zero trudnych tematów. Natomiast te sprawy, co do których Unia Europejska będzie w stanie się dogadać, będą dotyczyć bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony się granic, zarządu gospodarczego. Szczyt w Bratysławie poprzedzony był wieloma konsultacjami wśród unijnych przywódców. Sąd chce, coś chce, ale po co to sąd chce, ale czemu wcześniej sąd nie powiedział, że będzie mógł jeszcze coś chcieć, że będzie mógł jeszcze coś chcieć. Członek także proszę duplikacje robić, odbijać tak jak Jerzy Gałczyńskiego urzędniczka mówi, jak odbieracie list, piszcie od razu z tyłu datę i adres, kiedy odebrałeś. Proszę sąd, ten duplikat to zwykła odbitka ksero. I gdy sąd podpowiedział, to by mi się odbiło wszystko, co trzeba u studentów, nawet po 4 grosze. Tak mi się myślało wcześniej, że wojskowi, którzy tam byli, przypuszczam, że rozkaz się odbitka, żeby to odbić na białe, celu, żeby to zrobić. I dla no wszelkiego... i w tym wypadku po prostu zrobiono kopię. Może ta kopia została przysłana pocztą dyplomatyczną. Odbitka. Tego nie ale wiem. Dla wszelkiego... W każdym razie mamy to, co mamy. Wczoraj podkomisja do spraw zbadania katastrofy działająca przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego przedstawiła na konferencji prasowej pierwsze wyniki swoich prac. Stwierdziła, że z polskiej czarnej skrzynki wycięto około 3 sekund zapisu i wstawiono w to miejsce niestety fragment zapisu aby z rosyjskiego rejestratora. Odbić na ksero. Podkomisja uznała ponadto, że nie ma dowodów, iż generał Andrzej Błasik problem był w kabinie pilotów prezydenckiego samolotu w momencie katastrofy. Pierwsza dymisja w rządzie Beaty Szydło wczoraj po południu premier problem poinformowała, że odwołała ministra skarbu Dawida Jackiewicza w związku z zakończeniem jego misji.
Resort skarbu zostanie zlikwidowany do końca roku. Projekt ustawy w tej sprawie trafi w ciągu 2 tygodni do Sejmu. Dawid Jackiewicz przypomniał, że jego głównym zadaniem było przygotowanie likwidacji resortu skarbu państwa oraz nowej koncepcji nadzoru nad państwowymi spółkami. Jak powiedział, wypełnił swoje zobowiązanie. Premier Beata Szydło wyjaśniała, że potrzebna jest inna organizacja i zarządzanie spółkami skarbu państwa. Cały proces zakończymy do końca tego roku, być może nawet szybciej. Zależy nam na tym, ażeby właśnie psychicznie, ten proces przebiegł jak najszybciej i jak najsprawniej. Chciałam podziękować przy okazji panu ministrowi za jego pracę w ministerstwie. Przypomnę, że zapadały ważne decyzje. Odchodzący minister skarbu Dawid Jackiewicz podziękował za współpracę i wsparcie premier Beacie Szydło i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na konferencji prasowej mówił, że przez 10 miesięcy takie pracy w resorcie skarbu się do udało się zrealizować niekończące wiele istotnych zadań. Do najistotniejszych należy to, iż ograniczyliśmy skandalicznie wysokie zarobki idące w miliony złotych prezesów zarządów spółek skarbu państwa. Szanowni Państwo, powołaliśmy Polską Fundację Narodową, pierwszy raz w historii naszego kraju, sprawną organizację, która będzie broniła dobrego imienia naszego kraju. Likwidację resortu będzie nadzorował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Dymisję Dawida Jackiewicza komentowali goście Pulsu Gospodarki w Polskim Radiu 24. Operacja została przeprowadzona bardzo zgrabnie, powiedział radca prawny Paweł Pelc. Zapowiadano zresztą, że minister następnie poszedł do ministerstwa po to, żeby je zlikwidować. Z wielkim trudem i też następnego dnia, kolejnego dnia dotrzymuje. Odbijam, bardzo zgodnie pani premier trzeba. Stwierdziła, że otrzymała raport, który pan minister miał przygotować, wypełnić swoją misję, więc nie jest dalej potrzebna. Oczywiście ten obraz nie do końca jest aż tak sielankowy, bo zapowiedziano, że jednocześnie dalej będzie się tym zajmował minister Kowalczyk, tylko już nie jako minister skarbu państwa. Co pokazuje, że jednak coś jeszcze jest do zrobienia, ale generalnie ta zmiana została przeprowadzona niewątpliwie w białych rękawiczkach. Natomiast co ona pokazuje? Ona pokazuje to, że gdzieś tam w tle trwa dyskusja właśnie o tym, kto powinien decydować o obsadzie poszczególnych spółek i że tutaj bardzo są tym zainteresowane jednak resorty w zakresie, których działalności czy odpowiedzialności odpowiada profil poszczególnych spółek, to też tam gdzieś w tle się pojawiało. Czyli że te pracowniczki wbubione same nie widziały, jak to odbyć. W spółkach Skarbu Państwa budzi wątpliwości, ocenił Kamil Maliszewski z domu maklerskiego mBanku. Zobaczymy w najbliższych tygodniach, czy faktycznie minister Jackiewicz był aż tak dobrym ministrem, że zrobił wszystko to, czego od niego oczekiwano i mógł już odejść, czy też nastąpią jakieś zmiany w tych spółkach Skarbu Państwa, przynajmniej niektórych, na stanowiskach tych oczywiście najwyższych. Więc to jest jedna rzecz. A druga kwestia, patrząc już zdecydowanie bardziej w przyszłość, to jak generalnie ten nowy holding, czy też specjalny departament, który będzie miał zarządzać tymi spółkami, niezależnie już od tego, jaka formuła prawna zostanie przyjęta, jak ustali kwestie współpracy pomiędzy poszczególnymi działami. Więcej komentarzy i opinii ekspertów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Producenci mleka mogą od dziś ubiegać się o wsparcie z Agencji Rynku Rolnego. Chodzi o program kwartalnego ograniczenia produkcji. Pomoc w tym zakresie zaoferowała Komisja Europejska. Paweł Poleski z Agencji Rynku Rolnego przypomina, że aby skorzystać z pomocy, należy osobiście dostarczyć wniosek do najbliższego oddziału tej instytucji. Wsparcie przysługuje każdemu producentowi mleka, który produkował mleko od października do grudnia 2015, był aktywnym producentem w miesiącu lipcu 2016. Oprócz wymogów formalnych, producenci mleka będą musieli również zadeklarować odpowiednią redukcję produkcji. Minimalna wielkość redukcji wynosi 1500 kg. Maksymalna wielkość wsparcia może wynosi 50% wielkości wyprodukowanej w okresie referencyjnym. Wsparcie strasznie długo czytać zażalenie moje jest głównie na bezduszność procedury odkładania, przerzucania papieru, w najbliższą aby dalej środę. I co ani nie jest modne teraz, mleka w całej Unii Europejskiej było widocznie bardzo korzystne. Dla braci Hani. Jak na razie teraz w czasie linii Mysiej, jak mówi Halina, 82-letnia polonistka z Jagiellońskiej, 45-letnim stażem pracy nauczyciela polonistki, nie ma sensu. Już odpowiednią procedurę. Do zdarzenia doszło w Giżycku. Żołnierze bawili się w hotelu, ponieważ zachowywali się głośno, obsługa wezwała policję. Gdy na miejsce przyjechał patrol, wojskowi mieli zaatakować funkcjonariuszy. Trochę policjantów trafiło do szpitala.
formalności, bo kilka rzeczy, aspektów praktycznych, formalnych jest takich, które sąd praktykuje. Następna kwalifikacja czynu to naruszenie nietykalności cielesnej, groźby pozbawienia życia oraz znieważenie funkcjonariuszy. Najwyższy wymiar kary to do 3 lat pozbawienia wolności. Żołnierzy udało się obezwładnić, gdy wezwano dodatkowe patrole. Wszyscy trzej byli pijani, mieli od 1 do 2 promili alkoholu. Agresywni wojskowi w wieku od 39 do 41 lat służą w 15. Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku. Wiadomo, że są doświadczonymi oficerami. Obecnie są przesłuchiwani przez żandarmerię wojskową, która współpracuje w tej sprawie z olsztyńską prokuraturą okręgową. Mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim nie zagraża bezpieczeństwu Polski, zapewnia w rozmowie z Polskim Radiem minister Ała Iwanowa, kierująca tamtejszą agencją do spraw kontaktów międzynarodowych i między regionami. Warszawa zawiesiła funkcjonowanie tego rozwiązania przed szczytem NATO 4 lipca. O szczegółach Piotr Pogorzelski. Bogu dzięki. Do powiedzenia i Bogu dzięki. To może być dla sądu dziwne i Bogu dzięki. Wprowadzono mnóstwo ateistów, że nam się szczęści. Nawet pracowniczka ludzie nie przechodzą granicy, poczty na Waszyngtona 26 zaprosiła mnie do samego komputera, do takiej części poczty, gdzie nikt z zewnątrz nie, minister do spraw kontaktów międzynarodowych z regionami, aby w internecie pokazać dotąd było niewiele informacji o naruszeniach związanych z małym ruchem granicznym. Strefa objęta małym ruchem jest nieregularna, tam nie ma płotu i zdarzało się, że ktoś z niej wyjechał. To były pojedyncze przypadki. Po zakończeniu szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, polskie władze zdecydowały się na przywrócenie małego ruchu granicznego z Rosją, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Z Kaliningradu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Japonia zaznacza swoją obecność na Morzu Południowochińskim. Państwo, ponieważ, które uwikłane jest w spór terytorialny z Chinami na innym akwenie, Morzu Wschodniochińskim, zamierza uczestniczyć we wspólnych manewrach i patrolach ze Stanami Zjednoczonymi. I w mojej świadomości więcej w relacji naszego azjatyckiego korespondenta. Mniej niż plany ujawnił dni. Japoński minister obrony Tomomi Inada. Podczas wizyty w Waszyngtonie zapowiedział on, że Japonia zamierza wzmocnić zaangażowanie na Morzu Południowochińskim, między innymi poprzez udział we wspólnych manewrach z USA. W tym miesiącu władze w Tokio zapowiedziały, że gotowe są dostarczyć Wietnamowi nowe łodzie patrolowe. Wietnam jest bezpośrednio zaangażowany w spór terytorialny na Morzu Południowochińskim z Chinami. Podobną ofertę Japonia złożyła Filipinom. Pekin traktuje sporne akweny Morza Południowochińskiego jako własne terytorium. Wcześniej chińskie władze ostrzegały też państwa trzecie, szczególnie USA, przed angażowaniem się w regionalny spór. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Każdy internauta może zostać astronomem lub odkrywcą. Umożliwi to nowy portal internetowy uruchomiony przez Europejską Agencję Kosmiczną. O szczegółach Rafał Motriuk. Zainteresowani mogą przeszukiwać dane dotyczące położenia i jasności miliarda gwiazd. W przypadku mniejszej grupy 2 milionów gwiazd dostępne są informacje o odległościach, edukacyjne i psychologiczne. Ludzie mogą zajrzeć sobie do tych źródeł i popatrzeć na zachowanie gwiazd. Uruchomienie nowego projektu umożliwił wysłany w kosmos 3 lata temu teleskop Gaia. Jesteśmy bardzo ufni, że gdy cokolwiek w świecie wielkim, tak dokładnych informacji o tak wielu gwiazdach jeszcze nie było. I eksperci ESA mówią, że dzięki nim powstanie najdokładniejsza w historii mapa kosmosu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Że wiara w postęp duchowy w czasie awataru teokracji i nie myśli, też ma sens. Wiara ma sens. Wieczorem w Sudetach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym wschodzie, 21-25 na przeważającym obszarze, do 28 stopni na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Zatrudniaci, myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma.
Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Z dekretu Napoleona w Carrefour należy dać każdemu super rabat. Aż 20% na wszystkie tablety, laptopy, komputery i drukarki w formie e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna od 16 do 18 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour to wszystko dla ciebie. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. To była reklama. 17 minut po godzinie 11, Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Do godziny 12 zaproszę Państwa na rozmowę kulturalną. Wcześniej punkt widzenia. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. A naszym gościem jest pan Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i znowu ciekawy dzień, właściwie ciekawe wydarzenia za nami, bardzo ciekawe wydarzenia także przed nami. Zastanawiam się, od której strony rozpoczniemy. Za tym, co już mogliśmy usłyszeć i zobaczyć. Myślę, że może zacznijmy od Polski, a potem pojedziemy w Unię. Szerzej, tak? No dobrze. No to skoro od Polski, to w takim razie to, co się wydarzyło wczoraj, dwa bardzo ważne wydarzenia. Konferencja Komisji Smoleńskiej, badającej niejako od nowa to, co wydarzyło się w Smoleńsku, no a także dymisja ministra Jackiewicza. No to panu pozostawię do wyboru w takim razie, który z tych tematów zasługuje na tak zwaną jedynkę. Myślę, że jednak największą rzeczą w tej chwili jest dymisja ministra Jackiewicza. Nie Smoleńsk. Wydaje mi się, że Smoleńsk jest już tak bardzo zgranym tematem, że przestał grzać ludzi, a to jednak to dymisja, pierwsza już dymisja... chciałem teraz dopytywać o pewne rzeczy, które się na tej konferencji pojawiły, ale dobrze, skoro oddałem panu możliwość wyboru, pan wybrał dymisję ministra skarbu, to proszę bardzo, jak tłumaczyć i rozumieć te słowa, które wczoraj wypowiedziała pani premier Beata Szydło, bardzo gorąco dziękując ministrowi za jego dotychczasową pracę? Znaczy, to jest trudna sprawa i rzeczywiście mamy chyba do czynienia po raz pierwszy w przypadku tego rządu z odpowiedzialnością faktycznie polityczną. Bo z jednej strony no nie sposób odmówić ministrowi Jackiewiczowi pewnej skuteczności. To jest człowiek, który no jako chyba jeden naprawdę z niewielu w III Rzeczypospolitej praktycznie zlikwidował swoje ministerstwo, będąc na jego czele. I to tak, to się nie zdarza zbyt często. Tak, tak. Mamy raczej w Polsce przykłady rozrostu biurokracji, tworzenia nowych instytucji, często się dublujących. Tutaj od początku poszedł jasny przekaz. Był dość prosty plan rozdzielić spółki według klucza branżowego do odpowiednich ministerstw i wygasić Ministerstwo Skarbu, ewentualnie zachować je w formie szczątkowej albo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, albo jako jakąś oddzielną agencję. No i ten plan był realizowany. Rzeczywiście takie procesy miały miejsce i nie można odmówić ministrowi Jackiewiczowi pewnej skuteczności. Natomiast, no to już jest przekaz z ostatnich, powiedzmy, kilku tygodni, no są bardzo duże problemy z pewnymi nominacjami w spółkach Skarbu Państwa, a może nawet nie tyle z nominacjami, co z dziwnymi działaniami pewnych ludzi spoza rządu, czy też spoza Prawa i Sprawiedliwości wokół tych spółek. Słyszeliśmy bezpośrednio z ust prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, że pojawiają się różni dziwni załatwiacze, że tak, powołujący się na wpływy w PiS-ie, tak, znajomości. No, to trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że prezes PiS-u powiedział naprawdę nie w swoim stylu, bardzo mocno i bardzo dobitnie, to jest bardzo nie w jego stylu, że aż tak mocno pogroził palcem, żeby się nikt na niego nie powoływał i jeżeli ktoś się na niego powołuje, to na 99% kłamie.
Czyli mamy naprawdę do czynienia z poważnym procederem i rzeczywiście to widać, bo mówi się o tym w kontekście wielu spółek Skarbu Państwa, że były tam próby podpinania jakichś różnych dziwnych agencji PR, czy też konsultingowych. Tylko tu muszę się brutalnie wtrącić. Najmocniej przepraszam, ale no, jest jakiś dysonans w tych dwóch przekazach, bo słuchając wystąpienia pani premier, a potem słuchając wystąpienia samego ministra Skarbu, to akurat o tego typu problemach nie było tam ani słowa. Było o tym, że po prostu misja pana ministra dobiegła końca, dlatego składa urząd. Sam pan minister w 100% tę wersję potwierdził, bardzo dziękując za dotychczasową współpracę i wsparcie premier Beacie Szydło i prezesowi Kaczyńskiemu. Ja sobie nie przypominam, żeby odwoływano się do tych problemów i do tych pogłosek, które towarzyszą kwestii obsady spółek Skarbu Państwa. Czy ja myślę, że to jest kwestia pewnego dualizmu w PiS-ie, który jest taką taktyką medialną trochę. Znaczy, to jest jakby dla wszystkich jasne w Polsce, że Jarosław Kaczyński dla opozycji jest symbolem zła i wszystkiego, co złego się dzieje w Polsce. I też PiS jakby nie próbuje na siłę walczyć z tym przekazem, tylko próbuje go wykorzystać dla własnych celów. I jeżeli ma się dziać coś złego i już koniecznie trzeba to komuś przypisać, to łatwiej jest to przypisać Jarosławowi Kaczyńskiemu i to on ma być tym, czy to złym policjantem, czy jakkolwiek to nazwać. Natomiast Beata Szydło jest taką dobrą mamą, która przytuli i pomoże, da 500+, coś fajnie zreformuje. To też przerwę, bo mam wrażenie, że to rzeczywiście to bardzo ładnie brzmi, tylko że akurat w tym przypadku ten obraz, który pan przedstawił, nie do końca pasuje do tego, co mogliśmy zobaczyć i do tego, co moglibyśmy zobaczyć. Bo myślę sobie, że gdyby prezes Kaczyński twardo powiedział, że pewnym patologiem mówimy zdecydowane nie, a następnego dnia pani premier powiedziała, że ponieważ w związku z różnymi doniesieniami straciliśmy zaufanie do naszego ministra, więc dlatego odwołujemy go z urzędu, to taki ruch myślę, że byłby bardzo dobrze odebrany przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a opozycja no, raczej też nie mogłaby się za bardzo przyczepić, bo proszę bardzo, no, są jakieś nieprawidłowości, my momentalnie reagujemy, robimy dokładnie odwrotnie niż wy przez ostatnich kilka lat. Tak, tylko co to by oznaczało, gdyby taki przekaz poszedł w kontekście dymisji ministra Jackiewicza? Że to on jest temu winny. A zastanówmy się, jak to naprawdę wygląda. Znaczy, minister Jackiewicz niewątpliwie, jako najwyższy nadzorca spółek Skarbu Państwa, jest odpowiedzialny politycznie za to, co się w nich dzieje. Tak, absolutnie. Jeśli chodzi o jakiekolwiek nominacje do rad nadzorczych czy zarządów, jest to absolutnie jego odpowiedzialność i on wręcz, jestem w 99% pewien, że widzi co najmniej te uchwały, albo wręcz osobiście je podpisuje. Natomiast jeśli chodzi o to, co się w nich dzieje na bieżąco, jak one są zarządzane, z jakimi podmiotami podpisują umowę, no bądźmy szczerzy, no to jest absolutnie niewykonalne, żeby to wszystko przez niego przechodziło. W takim razie dlaczego minister stracił stanowisko? Bo ponosi za to odpowiedzialność polityczną. No to proszę zobaczyć, jaki to jest argument, genialny argument w walce politycznej, który PiS mógłby wykorzystać. Są nieprawidłowości, w takim razie niestety musimy podziękować naszemu ministrowi, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie do końca on jest za to winien, ale ponieważ był ministrem i nadzorował, no to niestety poniesie konsekwencje. A czy wy zrobicie to samo w Warszawie? Ma pan rację, tak. Znaczy generalnie ten przekaz nie jest w pełni spójny. Ja się zgadzam i ja też uważam, że można to było przekazać inaczej, przede wszystkim lepiej. Natomiast no, chcę jednak zwrócić uwagę na to, że jakby system nadzoru jest kiepski. No, to jest jeden z powodów, dla którego jest wygaszane Ministerstwo Skarbu Państwa. Bo spójrzmy, minister wraz ze swoimi wiceministrami powołują rady nadzorcze, które nadzorują zarządy. To jest wielostopniowa konstrukcja. Mało tego, wiceminister zarabia tak w okolicach 8 000 zł. Niektórzy prezesi spółek Skarbu Państwa zarabiają po 40 do 100 tysięcy złotych. To jest absurdalne. Tak, jest to absurdalne, ale przede wszystkim też powoduje, że właśnie ten nadzór jest słabszy, bo to zamiast jakby zachować pewną hierarchię i w związku z tym zachować odpowiednie wynagrodzenia, no mamy niestety taką paranormalną sytuację, że skarb jest po prostu słabszy od spółek, którymi zarządza. To jest właśnie jeden z powodów, proszę państwa, takie rzeczy z Radio Koncita. I tu rzeczywiście jest problem taki, że minister Jackiewicz był tego świadomy, podjął się tej misji. A będziecie szczęśliwi, dowartościowani będziecie. Oj, zwłaszcza jeżeli to dotyczy spraw. Faktycznie brakuje jednak wskazania jasnej odpowiedzialności za co. To jest generalnie problem właśnie konsekwencji władzy i transparentności. Że jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, powinniśmy się z nich jasno tłumaczyć. Tym bardziej, że powinno być. Problem chyba też polega na tym, że skoro
przeczytać, trzeba zajrzeć, może czasem nie wiem, spełnił swoje zadanie, wszystko jest okej, no to ale te wiedzę można mieć, to nie jest absolutnie niemożliwe, że do 66 spółek Skarbu Państwa tworzy się wysłany przez koordynatora służby specjalnych, pana ministra Kamińskiego, o tym, że będą kontrolowane, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kontrakty, umowy podpisane na przestrzeni ostatniego roku, no to jest ewidentny strzał w byłego ministra Skarbu. No nie tylko, bo trzeba jednak pamiętać, że już wiele ze spółek Skarbu Państwa było przekazanych do innych resortów. W wielu spółkach był podział chociażby w radach nadzorczych czy zarządach na różne prawa. Teraz mówimy o szczegółach i niuansach. Ja mówię o pewnym przekazie i o tym, jak te klocki będą najprawdopodobniej składane. Znaczy być może jest to rzeczywiście taktyka wskazania kozła ofiarnego po prostu. Może rzeczywiście... Znaczy ja wierzę, że jeżeli już są rozpoczęte działania CBA, a tutaj mówimy o dość konkretnych jakichś kontrolach, to jest pomysł, żeby rzeczywiście kogoś złapać za rękę, może nawet skazać i wtedy oczywiście tylko to trochę potrwa, będziemy mieli prawdziwych winnych. Natomiast no faktycznie to wygląda w tej chwili, jakby minister Jackiewicz po prostu został skazany za tych potencjalnie przyszłych skazanych. Tak, no i tym bardziej widać pewną niespójność tego przekazu. Pytanie, czy tej szansy, mówię o takim absolutnie PR-owym podejściu, nie można było wykorzystać trochę mocniej. Na pewno można było, tylko no to po raz kolejny niestety muszę przypomnieć, że są frakcje, są podziały na różne resorty. No, nie jest tajemnicą, że minister Jackiewicz był w ostrym starciu z pewnymi innymi ministrami. A to może w takim razie może tylko o to chodzi. Może chodzi po prostu o to, że minister Jackiewicz w tych starciach po prostu przegrał z wicepremierem Morawieckim, bo głównie na ten konflikt się wskazuje. Tak, na ten konflikt się wskazuje, bo tu chodzi głównie o spółki finansowe. Natomiast no to by było dziwne, że minister Mariusz Kamiński stawałby tak jasno po którejś ze stron. Nie chce mi się wierzyć. Może rzeczywiście, może załóżmy taki paradoks, że nie ma w tym drugiego dna i naprawdę CBA podejrzewa, że są bardzo duże po prostu nieprawidłowości w spółkach i chce to sprawdzić, a uznało, że teraz jest właściwy moment, bo jest pewna zmiana sytuacji, pewne nowe otwarcie. No, pojawiła się też narracja, która temu sprzyja. Mówię oczywiście o wypowiedziach samego prezesa. Mhm. No tak. Tak, znaczy jest tak, rzeczywiście zrobił się klimat taki, bo ten pierwszy okres po przyjęciu władzy, to jakby wszystko można było tłumaczyć, że no musimy po prostu wymienić starą ekipę, musimy teraz zrobić własne porządki, bo to nie chodzi o to, żeby wsadzić swoich, tylko żeby mieć ludzi, do których mamy zaufanie. Jest w tym trochę prawdy, jest w tym oczywiście trochę też, że tak powiem, ściemy, natomiast no ten okres zdecydowanie się właśnie wczoraj skończył. Czy wręcz skończył się to kilka dni temu, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział jasno o tych załatwiaczach. I może rzeczywiście to być taki punkt zwrotny w ogóle w całym przekazie PiS-u, że naprawdę pokaże, że potrafi też czyścić swoje własne kadry. Spodziewa się pan naprawdę, że może dojść do jakichś no, spektakularnych wydarzeń i spektakularnych dymisji? Dymisji nie, natomiast ja myślę, że to już nie jest proszę, na poziomie... Może w ten sposób. Myślę, że może dojść do istotnych zmian rzeczywiście w spółkach Skarbu Państwa i może też dojść do zmian jakby w ich okolicach, bo rzeczywiście pojawiły się duże nazwiska, które rzekomo korzystają bardzo ze sprzyjającej atmosfery, mimo że również rzekomo są odcięte od dobrej zmiany. I mam nadzieję, że rzeczywiście ta sytuacja zostanie jasno wskazana i wyjaśniona. Do kolejnych wydarzeń, które warto omówić i warto skomentować, wracamy na antenie Polskiego Radia 24 już za chwilę. Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. A teraz na antenie naszego radia czas na informacje dnia. Autopromocja. Czwórka w niezmienionej formie nadaje zamiast na falach UKF, w internecie i w systemie DAB+. Programu można słuchać na stronie internetowej czwórkapolskieradio.pl, przez aplikację Polskiego Radia w telefonie, a także w odbiornikach cyfrowych. Najnowsze trendy, młode talenty, kultura, nowości ze świata nauki, technologii i energetyczna muzyka. Czwórka brzmi dobrze, tam gdzie chcesz. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia.
Minęła 11.30. W Bratysławie rozpoczął się nieformalny szczyt unijnych przywódców. Najważniejszym tematem rozmów będzie przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie. W serwisie także zapowiedź ministra Witolda Waszczykowskiego, że polskie władze będą interweniowały w sprawie napadów na polskich kierowców ciężarówek pod Calais. Na koniec stolica i kwestie reprywatyzacji. Rodzina wiceprezydenta Warszawy Witolda Pala ma roszczenia dotyczące nieruchomości przy ulicy Wolskiej. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. W Bratysławie rozpoczął się nieformalny szczyt unijnych przywódców. Prezydenci i premierzy 27 państw członkowskich bez Wielkiej Brytanii będą zastanawiać się nad kondycją Zjednoczonej Europy po czerwcowym referendum na Wyspach. Miejscem obrad europejskich polityków jest Zamek Bratysławski, gdzie odbędą się dwie sesje robocze. Większość unijnych przywódców zapowiada, że szczyt w Bratysławie ma wyznaczyć mapę drogową wyzwań stojących przed Unią Europejską po Brexicie. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk przyznawał jednak, że z jego konsultacji wynika, iż wyborcy w Europie chcą większego wpływu na decyzje Unii. Z kolei kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska, przedstawiły na bratysławski szczyt wspólne stanowisko. W dokumencie, który widziało Polskie Radio, zapisano, że Wyszehradzka Czwórka chce między innymi wzmocnienia roli parlamentów narodowych. Premier Beata Szydło zapowiedziała również przedstawienie zdecydowanego oczekiwania, że Unia będzie poddana reformom. Jednak szef słowackiego MSZ Mirosław Lajczak, pytany o to, czy jego kraj wesprze polską propozycję rozmowy o modyfikacji traktatu, zaprzeczył. Członek podkomisji badającej sprawę katastrofy smoleńskiej profesor Wiesław Binienda zapowiada badania modelu prezydenckiego Tupolewa w tunelu aerodynamicznym. Profesor Binienda powiedział w Polskim Radiu 24, że podkomisja zamierza w tym celu zbudować duży model samolotu w skali 1 do 10 lub 1 do 20. Podkomisja zamierza też użyć samolotu w skali 1 do 1 do badań, które będą możliwe do wykonania. Wiesław Binienda dodał jednak, że badania na oryginalnym samolocie są trudne, gdyż mogą doprowadzić do jego zniszczenia. Podkomisja prowadzi więc symulacje komputerowe. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiedział, że polskie władze będą interweniowały w sprawie napadów na polskich kierowców ciężarówek we francuskim Calais. W rozmowie z Radiową Trójką podkreślił jednak, że ta sytuacja nie wymaga osobistej interwencji na szczeblu ministerialnym. We Francji migranci atakują ciężarówki jadące do Wielkiej Brytanii. Polscy kierowcy tirów napisali do premier Beaty Szydło list w tej sprawie. Ich zdaniem polskie władze powinny się upomnieć o kierowców tak samo, jak upomniały się o Polaków napadanych na Wyspach Brytyjskich. Minister Waszczykowski powiedział, że tych dwóch sytuacji nie można porównywać. Myśmy pojechali do Wielkiej Brytanii, gdzie mamy praktycznie około miliona Polaków, gdzie dzieją się rzeczy złe, gdzie na pewno mamy udokumentowane morderstwo jednego z Polaka, drugi Polak został znaleziony, zamordowany w Leeds. Nie wykluczamy, że też to była jakaś zbrodnia wynikająca z ksenofobii. No to są rzeczy, które wymagają reakcji. W efekcie rozmów na linii Warszawa-Londyn w Harlow we wschodniej Anglii, gdzie pod koniec sierpnia doszło do śmiertelnego pobicia obywatela Polski, rozpoczęli pracę dwaj polscy policjanci. Jeszcze przez co najmniej tydzień będą wspierać swoich angielskich kolegów prowadzących dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Rodzina wiceprezydenta Warszawy Witolda Pala ma roszczenia dotyczące nieruchomości przy ulicy Wolskiej. Potwierdziły się doniesienia radnego i lidera warszawskiej wspólnoty samorządowej Piotra Guziała. Wczoraj na antenie RDC zarzucił on nowemu wiceprezydentowi Warszawy, że ma się zajmować uporządkowaniem spraw wokół reprywatyzacji, a jego bliscy sami w taką sprawę są zainteresowani. To bardzo dalecy krewni, powiedział reporterowi RDC wiceprezydent Pal. Znaczy, drogi rozeszły się no sto kilkadziesiąt lat temu już, więc to, co nas łączy, to tylko nazwisko, ale te sprawy są znane pani prezydent, są znane pracownikom urzędu miasta. Wiceprezydent Pal zaprzeczył też, że jego rodzinę reprezentuje w tej sprawie kancelaria Roberta Nowaczyka, która przyczyniła się do wykupienia roszczeń do działki przy Chmielnej 70 w Warszawie. Prognoza pogody. Piątek słoneczny, tylko na zachodzie i północy Polski miejscami więcej chmur. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie, 21-25 na przeważającym obszarze, do 28 stopni na południu kraju. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 12. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
Jest 35 minut po godzinie 11. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. A ja przypomnę, że w punkcie widzenia Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. I teraz posłużę się cytatem, który dziś znalazłem w Polska The Times. Właściwie każdy dzień, w którym nic się nie sypie, jest dla Platformy sukcesem. No i słuchając przed chwilą informacji dotyczących wiceprezydenta Pala, mam wrażenie, że te słowa są naprawdę w 100% prawdziwe, bo... Z tego co pamiętam, pan wiceprezydent Pal został sprowadzony do Warszawy po pierwsze dlatego, bo jest podobno bardzo, bardzo dobrym urzędnikiem, bardzo sprawnym urzędnikiem. Po drugie, sprowadzono go z Gorzowa Wielkopolskiego po to, żeby nie miał absolutnie żadnych kontaktów z tematem reprywatyzacji w Warszawie. Mija kilka dni, okazuje się, że daleka, co prawda daleka rodzina pana Pala, nosząca to samo nazwisko, ma jednak roszczenia do jednej z działek przy ulicy Wolskiej. Ciekawe jest również to, że w pierwszym odruchu, jak się tylko ta informacja pojawiła, to był, przypomnę, wywiad pana Guziała dla RDC, pan wiceprezydent Pal powiedział, że to był strzał, który trafił kulą w płot. Mijają 24 godziny i okazuje się, że jednak coś jest. Także, proszę Państwa, to radio takie, co w kółko leci, 24, to jest bardzo fajne. Myślałam, że to jest jakby ten pierwszy program. Natomiast zastanawiam się, czy naprawdę nikt w Platformie nie pomyślał o tym, że te sprawy, chcąc, nie chcąc, zostaną nagłośnione i będą tak kojarzone. Znaczy to jest problem tak zwanej wieżyskości słoniowej, czy też syndrom bunkra. Znaczy, jeżeli jesteśmy pod ostrzałem, czy po prostu w bardzo takiej ciężkiej atmosferze, to ufamy sobie tak bardzo, że przestajemy się wzajemnie sprawdzać. I znaczy, to jest ciekawe, kto takie nazwisko podsunął Hannie Gronkiewicz-Waltz, no bo to raczej nie było pytanie, czy Hannie Gronkiewicz-Waltz, czy przewodniczącemu Schetynie, bo mówi się o tym, że to jest właśnie człowiek Grzegorza Schetyny, który został jako sprowadzony do Warszawy z różnych powodów. To by było bardzo ciekawe, bo może to na przykład jest jakaś mina, która ma w pewien sposób utorować drogę Grzegorzowi Schetynie do samowładztwa w Platformie Obywatelskiej. No nie, brzmi to rzeczywiście absurdalnie bo PR-owo jest to fatalna decyzja po prostu. Ja też absolutnie jestem przekonany, czytałem ten wywiad z wiceprezydentem Palem, że on nie ma, znaczy no jasno zadeklarował, że on w tych roszczeniach nie ma żadnego udziału i że to rzeczywiście jest daleka rodzina. Rozumiem, że jeżeli taką deklarację złożył publicznie, to jakby wyszło, że jest inaczej, to podaje się do dymisji i mało tego, jakby umiera politycznie, czyli już nigdy więcej na żaden urząd nie zostanie powołany. Natomiast no oczywiście Platforma rzeczywiście po raz kolejny strzela sobie w kolano. Jakby odnosząc się do tego, co pan na początku powiedział, rzeczywiście każdy dzień przynosi coraz większe pogrążenie się Platformy, ale to jest przede wszystkim wina jej samej. To są pokłosia tych 8 lat, które były już szczególnie końcówka tak... Można powiedzieć, w stylu Wersalu po prostu, a władza absolutna, która jest bardzo arogancka w stosunku do władzy, która nie poddaje się żadnej krytyce i weryfikacji i przede wszystkim, która uważa, że wie lepiej niż obywatele. I to taka pogarda dla demokracji czy jakichś tam właśnie instytucji kontrolnych, teraz jej wychodzi bokiem. No to w takim razie, panie Radosławie, jeszcze jeden strzał. Albo zadbamy o jednolity przekaz, który nie sprzyja budowaniu mitów i podejrzeń, albo sami sobie ukręcimy bicz na własne plecy. To jest słynna już wypowiedź ministra Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Platformy i PSL-u. No, wypowiedź, która chyba może kosztować Platformę naprawdę sporo, jeżeli chodzi o zaufanie po prostu. Powinna. Absolutnie powinna, bo zupełnie też zmienia jakby podejście do tych wątpliwości smoleńskich. To mogę dorzucić jeszcze jeden cytat. To z kolei niejako odpowiedź na te słowa sprzed kilku lat. Tłumaczy te słowa teraz pan Maciej Lasek z Komisji Millera i robi to w ten sposób. Gdyby polska i rosyjska komisja przy badaniu katastrofy smoleńskiej bazowały na tych samych faktach, raporty nie powinny się różnić. Jest inaczej, bo Rosjanie ukryli część informacji. Tylko pytanie, dlaczego o tego typu rzeczach dowiadujemy się w roku 2016 trochę przypadkowo? No to jest skandaliczne. Ja właśnie pierwsze pytanie, jakie sobie sam zadałem, jak usłyszałem o tym nagraniu ministra Millera, to właściwie dlaczego dopiero teraz o nim słyszymy? Znaczy, jak to jest w ogóle możliwe? To jest najważniejsza sprawa w ostatnim no, co najmniej 25-leciu. Ginie prezydent, 96 osób na pokładzie i jak to po 6 latach jeszcze się znajdują dowody?
Wrak, okej. Okay. No to jest sprawa już tak wysoce polityczna, międzynarodowa, że Rosjanie nam pewnie tego wraku nie oddadzą. Ale to są rzeczy, które, jak rozumiem, były cały czas w Polsce. No, jest to skandaliczne, a najbardziej skandaliczne jest to, że to już niespecjalnie skandalizuje. Znaczy, poziom, temperatura tego sporu jest już tak wysoka, ona dawno już przekroczyła punkt wrzenia. Po prostu to jest dokładnie tak jak z wodą. Jak woda wrze, to jej temperatura się nie podnosi. To jest po prostu stałe 100 stopni, tak? I rzeczywiście tutaj już ten podział jest tak ostry, że nic nie jest w stanie go zmienić. Mnie tylko zastanawia jedna rzecz. Dlaczego PiS jeszcze w to gra? Bo to już PiSowi nic nie daje. To nie jest paliwo, które może go teraz doprowadzić. On ma jeszcze 3 lata do najważniejszych wyborów kolejnych parlamentarnych. I to jest mój zarzut do PiSu, że PiS nie próbuje naprawdę zasypywać podziałów, że cały czas walczy w tym samym stylu, co ta platforma arogancka, która przez to straciła władzę, że cały czas zamiast mówić, jak jest naprawdę, woli uprawiać słabą propagandę. No ale dla PiSu temat Smoleńska jest tematem ideologicznie niezwykle istotnym. No, nie chcę powiedzieć, że to jest pewien fundament obecnego PiSu, ale to jest coś, co bardzo te partie przez lata trzymało razem. Ale właśnie, ideologiczny. A to jest bardzo złe, że to jest temat ideologiczny. Nawet jeżeli jest tak, jak pan mówi, że ta temperatura już osiągnęła maksimum i żeby nie wiem, jakie fakty się pojawiały, to nic się już nie zmieni, jeżeli chodzi o nastroje społeczne, to mam wrażenie, że mimo wszystko jest jedna rzecz, która może jakoś kiełkować i może cały czas działać na korzyść PiSu. To jest podważanie wiarygodności Platformy Obywatelskiej.